zaszczyt przywitać Państwa na debacie poświęconej społecznej odpowiedzialności instytucji publicznych, której patronem jest Narodowy Bank Polski, a organizatorem Ośrodek Myśli Społecznej imienia Adama Malasa. Często, dlaczego taka debata odbywa się w NBP? Instytucji wyjątkowej, dosyć jedynej takiej w Polsce. Po pierwsze, odpowiedź na to pytanie znajduje się już poniekąd w samym tytule debaty. Chcemy mówić o społecznej odpowiedzialności. Wprawdzie użyliśmy określenia biznesu, niemniej jednak mamy takie przekonanie, że to jest termin, który powoli odchodzi do lamusa. Zastępowany jest termin społeczna odpowiedzialność organizacji. Chcielibyśmy pochylić się nad tym i zastanowić się nad tym, gdzie, czym różni się ta społeczna odpowiedzialność instytucji komercyjnych nastawionych na zysk od społecznej odpowiedzialności takich instytucji jak NBP, społecznej odpowiedzialności instytucji publicznych. Po drugie, od kiedy zaczęliśmy zwracać większą uwagę na problem wykluczenia finansowego ze względu na niepełnosprawność, a więc już prawie 5 lat temu. Pozostajemy w awangardzie działań odważnych, niestandardowych, takich, których wiele organizacji nie podjęło się. Podam Państwu dwa przykłady. Jedno to jest działanie, które w tym roku zrealizowaliśmy z Teatrem 21, teatrem zrzeszającym aktorów z zespołem Dauna. Przygotowaliśmy sztukę poświęconą pułapkom konsumpcjonizmu. To też przyjmowało niszowe działanie dedykowane do bardzo określonej grupy. Okazało się, że działanie to spotkało się z tak dużym uznaniem, że sztuka ta będzie jako pierwsza w historii Międzynarodowego Festiwalu w Berlinie, czyli pierwszą polską sztuką prezentowaną w festiwalu. Innym przykładem, nie wiem czy Państwo pamiętacie, ale przed rokiem podczas Eurowizji w Szwecji spore emocje i taką ciekawostką był fakt, że piosenki mogły być tłumaczone na język migowy. W owym czasie, kiedy pokazywała to telewizja i budziło to takie emocje, będę pewno mogliśmy powiedzieć, że my piosenki tłumaczymy na język migowy, tłumaczymy dla dzieci, których mamy w naszym arsenale już ponad rok. Takich działań w wachlarzu, który zapina społeczną odpowiedzialność organizacji i instytucji publicznych, mamy wiele i pewnie część z nich pojawi się w podczas dzisiejszej debaty. Pewnie nie wszystkie, ale pewnie część. O wszystkich Państwo będziecie mogli czytać w specjalnym raporcie, który Narodowy Bank Polski przygotowuje i który trafi zapewne w Państwa ręce na przełomie roku. Na koniec chciałbym tylko zaznaczyć, że wyrazić takie moje oczekiwanie, że mam nadzieję, że ta debata przyczyni się, tworzy pewien rozdział w dyskusji o społecznej odpowiedzialności, ale nie biznesu, ale właśnie społecznej odpowiedzialności instytucji publicznych. Ponieważ w NBP wierzymy, że takie instytucje jak instytucje publiczne, takie jak NBP, nie muszą podążać za trendami, ale mogą je wyznaczać. My do społecznej odpowiedzialności podchodzimy z niesamowitą powagą. Dla nas jest to pewne zobowiązanie, które na siebie bierzemy i przez takie działania liczymy też, że możemy stać się inspiracją dla innych organizacji, dla innych instytucji. Oddaję prowadzenie dyskusji panu Michałowi Sysce z Ośrodka Myśli Społecznej, który przeprowadzi Państwa przez pozostałe część spotkania. Dziękuję bardzo.